Hej, hej, dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy widzowie kanału Mistyczka. Być może też tego drugiego mojego, Aleksandra, Anery, Rejki i Tarot. Jak nie, to serdecznie zapraszam, warto zaglądać. Niebawem pojawi się nowy materiał. A dzisiaj update'ik, wehikuł czasu. Lecimy w przyszłość, ty za trzy lata zobaczymy energię we wróżbach wyboru. Tutaj trzeba będzie uchwycić. A zatem ja tutaj celowo nie będę różnicowała obiektów. Po prostu musicie wyczuć szybciutko podświadomie przestrzeń, która was najbardziej przyciąga. Przestrzeń numer 1, przestrzeń numer 2 i przestrzeń numer 3. Ty za 3 lata od dziś, od lewej, licząc numer 1, numer 2, numer 3, wybierasz przestrzeń, która cię wciąga. I w tej przestrzeni jest Twoja przyszłość, to znaczy energetyka. W jaki będziesz się objawiał, jaki się będziesz pokazywał, czy pokazywała za lat 3 od dziś, czyli, no, tak mniej więcej, 2026 rok. Zobaczymy, jak będzie wyglądał ten proces transformacji, jakie cele osiągniesz i co w ogóle tym celem Twoim będzie. No to co, ta -dam! Chwila prawdy, chwila prawdy. I te wszystkie trzy energie zostawię. Dla jedynek mamy tutaj energię świadomości. Taki jest cel i sens Twojej przemiany do lat trzech. Tu mamy posąg Buddy. Ta energia wyczuwam, że bardzo mocno po pierwsze zmieni Waszą świadomość, a po drugie Zwiększy, podwyższy, to znaczy, że tutaj jesteśmy bliżej prawdy. Całe życie poszukujemy tej prawdy. Zdecydowanie ta energia powiada, będziesz bliżej prawdy i będziesz więcej rozumieć. Przyjmowanie. Dwujeczka ma energię taką matczyną, i tu przyjmujemy tak jak matka. Najpierw dziecko w łonie, później wydaje na świat. Ta energia receptywna, bardzo taka opiekuńcza, przyjmująca, przyjmująca uczucia, przyjmująca energię zewnętrzną, przyjmująca być może też kogoś pod swój dach. Tu mogą być nowe energie, takie związane z narodzinami. Ta energia przepełniona jest płodnością i nowością, również bardzo taką kreatywną energią. I trójeczka, trójeczka wybrała sobie skąpca. Widać taką tutaj takiego babiszona, zielonopiórego, ściskającego te skarby i klejnoty. No tutaj sezam zdecydowanie się nie otwiera, widocznie ta energia przez te... Kolejne trzy lata mocno Was przetransformuje w kierunku może jakiejś oszczędności a może, bo to jest energia zbliżona do czwórki denarów. Energia właściwie takiej stabilizacji powiedziałabym. Oczywiście, tu może być taka postać bardzo ekstremalna, skrajna, gdzie coś tu faktycznie idzie w kierunku skomstwa, nie oddam, nie podzielę się. Ale um, często jest tu też energia po prostu takiego zamknięcia i izolacji przed światem, zamkniętego serca, podejrzliwości, ostrożności, takiej energii paranoicznej, wycofanej, bo czwórka bardzo się izoluje. Natomiast ta energia może być dla kwestii finansowych nie taka znowu najgorsza. Ona bardzo często pokazuje po prostu taką stabilizację, ale stabilizacja ma to do siebie, że ani nie dodasz, ani nie ujmiesz, czyli yy, mało rozwojowa sytuacja. Powiedziałabym, że to miejsce, w którym się znajdziecie za trzy lata, mam wrażenie, że może być bezpieczne, ale mało rozwojowe i mało kreatywne, a z całą pewnością mało oryginalne. No dobrze, no i teraz tutaj już będziemy rozszyfrowywać, bo tak bardzo pobieżnie ja tutaj zostawię sobie te trzy karty świadomość, przyjmowanie i skąpiec widać, że ta ostatnia bardzo mocno stoi w kontrze z tymi dwoma poprzednimi to z całą pewnością skoro wasza świadomość wzrośnie, bo jedynki, teraz wracam do jedynek, o jedynkach będę mówić Skoro Wasza świadomość ma wzrosnąć, to jest świadomość duchowa, świadomość właśnie swojego sensu tutaj na ziemi, nie tylko tej inkarnacji, ale w ogóle tutaj mamy takie ogólne pojęcie i przyjęcie, też przyjęcie, to jest energia podobna, bez zastrzeżeń. Tego, co się dzieje, bo tu zawierzamy. W świadomości to jest taki stan, powiedzmy, ducha, albo spłycając umysłu, bo może być to tylko świadomość umysłu, też nie musi być od razu duchowa, może tak być, a to są, to są dwie poważne różnice. To jednak tutaj mamy taką energię, kiedy my rozumiemy, czym jest iluzoryczność, a czym jest. Prawdziwość i ta iluzoryczność, ona najczęściej wiąże się z tym, co jest pod, za tą energią buddyjską, czyli wiąże się ze społecznością, wiąże się z narodem, wiąże się z rozwojem techniki, z chcieństwami, z emocjami i tak dalej. Natomiast ja mam wrażenie, że tu będziecie mieć taką po prostu ochronę, która. Ochronę przed czym? O, przed czym, przed czym? Przez zakłamanym światem. A to już jest naprawdę dużo. I tutaj yy, w tej energii świadomości mamy energię też przebudzenia. Więc te osoby, które teraz mało tutaj czują, to znaczy w ogóle może nie czują się bezpiecznie, może nie czują się, nie czują w swoim życiu stabilizacji, bo stabilizacja równa się stabilizacja materialna albo jakaś tam inna, czy w ogóle chcą jakiejś różnorodności. Tu jest spokój, ta świadomość to jest energia spokoju, energia dążenia do prawdy i energia e, właśnie takiej ochrony przed tym zakłamaniem. Czyli to jest o tyle dobre, że wy ukierunkowujecie swój rozwój bardziej jednak w głąb siebie, w głąb samego siebie. Czyli gdyby tu jakieś jedynki pytały, czy za trzy lata będzie tutaj jakiś rozmach, taki zewnętrzny w postaci odnoszonych na sukcesów materialnych. To nie wykluczam tego całkowicie, natomiast jednak tutaj przede wszystkim ten rozwój wspiera Wasze życie, a to wspieranie Waszego życia to jest właśnie taka energia oczyszczająca, ochronna energia, która yy, wzmacnia bezinteresowność człowieka. Bezinteresowność, czyli mogą wzrosnąć jakieś takie Wasze, sub, subtelny odbiór energii, no na przykład... Jasnowidzenia, może tutaj y, przyjść takie oświecenie, ale nie to buddyjskie. Y, nie sądzę, żeby to szło w tym kierunku. Raczej tu chodzi o taką skłonność i umiejętność odczytywania wizji, doznań, y, tej, tej konfrontacji ze swoim wyższym. Ja. Także zdecydowanie to jest y, bardziej taka właśnie droga wewnętrzna. Duchowego rozwoju, poszukiwania poszukiwania takich mm, wartości pozamaterialnych. Taki jest po pierwsze cel tego najbliższego czasu, a po drugie, no ten rok 2026, właśnie o który pytam, jacy wy będziecie, to właśnie w tej energii yy, takiego poczucia że na pewno wiem więcej niż teraz, niż dzisiaj, niż w tej chwili, nie? No dobrze, teraz oczywiście rozświetlmy tę energię, bo to jest bardzo ważne. Co was do tej świadomości doprowadzi i do jakiejś wizyjności, takiej energii bardzo, bardzo. Mądrej, po prostu mądrej, tak właśnie też usłyszałam. Mądrej, mądrej, bardzo, bardzo mądrej, co was do tej energii doprowadzi do roku 2026? Jedynki. Odwrócona szóstka denarów. Mogą być kłopoty z materią, albo właśnie tutaj do tej bezinteresowności. Wiedzie nas yy, no taka trochę droga przez mękę, czyli brak bezinteresowności. Bo tutaj jest takie wyrachowanie. Odwrócony szóstce denarów, to jest energia wyrachowania, takiej nieumiejętności, prawda? Dawania od serca. I ta świadomość właśnie będzie wzrastała poprzez energię, yy, no jednak yy, uwierające. Uwierające mogą być tu problemy materialne albo po prostu jakieś takie niedopasowania z tym drugim człowiekiem, ponieważ tutaj ktoś zawsze w odwróconej szóstce denarów ma więcej władzy, ma więcej kontroli. Więc może być też energia, no tak jak powiedziałam, państwa i narodów. Dlaczego? Dlatego, że często tu mamy cały system. Więc tu oczywiście mogą być mm, energie bardzo tak y, rozciągnięte na, na taką też świadomość w ogóle narodową, ale tutaj to ta wasza świadomość, nie? To jest jednak energetyka, która coś nam odbiera albo jakoś weryfikuje nasz. Y, Naszą tą energię materialną. Tu za bardzo nie mamy takiej jasności, skąd co pochodzi, jakie są źródła tego przepływu pieniądza, ale i tak ta świadomość później jest, prawda? To poczucie bezpieczeństwa może być tutaj zachwiane przez jakiś czas, ponieważ w tej energii my tutaj musimy się w ogóle też nauczyć na nowo, jakby. Gospodarować pieniędzmi, zarządzać swoim majątkiem, wzrost świadomości, a tymczasem taka energia w ogóle nieduchowa, tylko bardzo mocno nastawiona na szeroko pojętą modernizację życia finansowo-zawodowego z tym że za bardzo nie widzę tego sukcesu od razu mówię, że tu wszystkie takie kwestie związane właśnie z pewną uczciwością, z poczuciem własnej wartości. To może tu nie domagać, właśnie te uczucia wyższe na zewnątrz, uczucia wyższe, które polegają na dzieleniu się, na wspieraniu, na uczciwości. Właśnie tu mamy wzrost świadomości poprzez zaprzeczenie tych wartości. Czyli tutaj może po prostu być jeszcze coś takiego, że wy dochodzicie do tej świadomości poprzez naukę i wycenę samego siebie. Poprzez naukę i wycenę samego siebie. Dlaczego, może niekoniecznie droga przez mękę, może powiedziałam na wyrost, ale jednak, no, tak idziemy tutaj pod górkę dość mocno, dlatego że tu będzie taka konfrontacja. Jak ja wykonuję swoją pracę? Czy otrzymuję godziwe wynagrodzenie? Czy to miejsce, w którym będę przez te kolejne trzy lata, dają mi jakieś szanse na awans, taki życiowy i zawodowy? Czyli czy to miejsce jest rozwojowe, czy dostanę podwyżkę, czy, czy mogę artystycznie się rozwijać i tak dalej? I właśnie te odpowiedzi mogą być kontrowersyjne. Możecie właśnie ponieść jakąś stratę, albo po prostu czuć, że jesteście wykorzystywani przez kogoś. A ten, kto dostaje nagrodę, no to nie zasługuje na tę nagrodę. Widać jakieś takie przepychanki, taką walkę o władzę, różnie, bo to jest konkurencyjność, tutaj się przepychamy i w rodzinie, i w biznesie, bo czasy niepewne i interes niepewny. Tak to wygląda, ale świadomość wzrasta. Widać, że. Poprzez właśnie taką energię pozycji społecznej, poprzez zmiany w waszej pozycji społecznej. To widać bardzo wyraźnie. Natomiast będziecie się po jakichś możliwych stratach, tutaj widzę, dość szybko na szczęście regenerować. Tu są też takie energie związane z dźwiękiem i z muzyką, ale karta jest w odwrocie. Czyli mam wrażenie, że jakieś talenty artystyczne czy twórczy potencjał też tu się zatrzymuje, po to, żebyście jakoś na bardziej twardo stanęli na ziemi, i ta świadomość pójdzie w takim kierunku, że prawdopodobnie stawiamy na odzyskiwanie jakiejś niezależności czyli nie na oddawanie się twórczości, ale bardziej to jest taka energia, który, która mówi: jedynka będzie odzyskiwała wolność i niezależność w życiu. Ale nie będzie to proste. Od razu mówię, nie będzie to proste. A świadomość oczywiście dużo, dużo wyższa. Na pewno za te 3 lata powiecie, że to, co wiedzieliście w 2023, to było nic. Zupełnie, nie? Będzie duża, duża różnica. Zobaczymy takie najgłębsze doświadczenie. Najgłębsze doświadczenie które Was najwięcej nauczy, a jednocześnie spowoduje, że Wy faktycznie yy, nie będziecie tracić czasu, czyli podążać we właściwym kierunku. Takie najgłębsze, najważniejsze doświadczenie w tych najbliższych trzech latach dla jedynek. Odwrócona moc. No, tu widać, że takie właśnie przez trudy do gwiazd, jak to się mówi, do tej świadomości większej, bo odwrócona moc jest taką energią, gdzie no mamy mniej sił, czasami są tu jakieś takie zjawiska chorobowe, bądź energia no utraty tej swojej pozycji jakiejś, nie? Bo tu jest taka degradacja, powiedziałabym, albo społeczna, albo zawodowa, albo w ogóle tak się jakoś Czujemy tak zdegradowani i słabi, bo odwrócona moc to rzeczywiście jest energia, która zaprzecza sile, witalności, zdrowiu, bądź po prostu zaprzecza naszej takiej ustabilizowanej, wysokiej pozycji. Tu trzeba zadbać na pewno o witalność organizmu. To od razu Wam mówię, żeby ten układ odpornościowy wzmacniać, bo ta bariera ochronna, w ogóle, jak widać, tu władza kontrola, tu władza kontrola i w sferze zdrowia i też w innych po prostu jest tu gdzieś mocno, mocno nadwyrężona. Ta odwrócona moc, ona tutaj mówi, że dotknie Was w tym czasie pewien taki kontekst no pustki, tu pusto i tu pusto. Dlaczego? Dlatego, że Wy będziecie musieli zmierzyć się z jakąś trudną sytuacją, a nie przed nią uciekać. Ale od razu mówię, że na początku przynajmniej jakieś tendencje ucieczkowe mogą być, byle to nie była ucieczka w chorobę. I dużo jest takiej, takiej wrogości wokół Was, ale słuchajcie, są też dobre. Motywacje z tego płynące. Jedną z ważniejszych motywacji jest uwalnianie się od wszelkiej destrukcji w waszym życiu, bo to doświadczenie właśnie ma was zmusić do tego, żebyście wyszli z jakiejś destrukcji, a zatem z jakichś takich wrogich, kontrolujących i władczych energii. Może być tu konfrontacja ze znakami ziemi, ognia, a w szczególności lwa, bo odwrócona moc to często też taki słaby bądź despotyczny lew. Ewentualność jest tu jeszcze oczywiście inna, która tu dotyczy takiego obszaru zgoła bardziej związanego z materią i z pieniędzmi. Tego bym tu nie wykluczała, jest bardzo prawdopodobne, że ten cały szereg zmian w ciągu najbliższych trzech lat będzie Was próbował tutaj namówić do zmiany ścieżki zawodowej, czyli sposobu zarabiania pieniędzy. Ta świadomość tutaj właśnie będzie taka też między innymi. Że wy macie tutaj duże ograniczenia, by wykorzystać jakieś swoje talenty. I bardzo jest prawdopodobne, że wy po prostu zrezygnujecie. Yy, z czego, yy, z jakiegoś konceptu takiego właśnie, że, że coś po prostu nie ma sensu, że was wypala też jakaś sytuacja. I powiedziałabym, że to wszystko, co się tutaj zadzieje, taka pewna energia. No, okoliczności niesprzyjających hmm, będzie wymagała od Was ym, takiego terapeutyzowania się, jakkolwiek to brzmi, bo tu mamy taką energię terapeutyzowania się, energię terapeutyczną, ale nie to, że Wy będziecie tutaj terapeutami, tylko że ym, będziecie musieli tutaj ym, popracować nad swoim zdrowiem, Psychicznym, emocjonalnym i fizycznym po prostu, nie? Co z tego dobrego wynika? Oczywiście bardzo dużo, oczywiście bardzo dużo, dlatego że, żeby tutaj to tak nie zabrzmiało, że, że właśnie tutaj przez, ta droga przez mękę, żeby zyskać tu wyższą świadomość, nie? W tych, w tych najbliższych trzech y latach od dziś. I, owszem, za łatwo to tutaj nie jest, czego zresztą nikt wam nie obiecywał, ale jednak tutaj wiecie co? Wy będziecie uczyli się i to powinno się udać, bo skoro mamy tę świadomość, to powinno się udać, że wy yy, zdobędziecie się na jakąś odwagę moralną, o którą wcześniej by was nikt nie podejrzewał no druga rzecz tu może być taka, że wy dzięki właśnie jakiejś nadmiernej władzy i kontroli bo jest jest ten taki wyciek energii, to mamy tutaj człowieka, który w jakimś sensie się poddaje. Wiecie czemu się poddajecie? Poddajecie się Energii życia tu i teraz. Czyli tutaj przychodzi taka świadomość, że jakieś cele zawodowe są nie do osiągnięcia, że coś nas przerasta i idziemy w innym kierunku, w zupełnie innym kierunku. Tak samo bardzo to jest taka energia w tej świadomości i otwierania serca. I deptania ego, bo tu rzeczywiście ego bardzo mocno się w tym ogniu wypala, bardzo mocno to ego się wypala, więc yy, jest to taka energia, która ma de facto, bo taki jest jej cel, yy, żebyście byli ludźmi po prostu odważnymi. W sytuacjach podbramkowych, kiedy jest najtrudniej, żeby być tu yy, osobą odważną. I taką, która tu spod czyjegoś buta wychodzi. Tu jest konieczność walki o równe prawa, o humanitarność. O humanitarność. Widzę tu taką troszkę naturę tchórza, mimo wszystko. I morał płynący z tej nauki świadomości jest taki, że codzienne zmagania będą Was tutaj doprowadzały do takiej właśnie energii. Konieczności odważenia się, może walki też o jakieś równouprawnienie, o jakieś równe prawa Twoje i, żeby zrównać te prawa Twoje jeszcze tam z innymi czyimiś, nie? Dobrze. I przesłanie dla jedynek na ten prawie trzyletni czas. Jest tutaj taki, czyli świetliste przypomnienie: pamiętaj o sobie, tak, żeby tu wyjść spod tej władzy i kontroli, żeby zreorganizować swoją ścieżkę zawodową, pamiętać o swoim zdrowiu, bo tu właśnie mamy pewne nadużycia, a tu mamy odpływ tych sił witalnych. Ten system odpornościowy tutaj siada, więc. Pamiętaj o sobie, mówi to świetliste przypomnienie, czyli. No i było. A już się bałam, że całkiem mi. A ja już się bałam, wiecie czego? Że całkiem mi się kamerka wyłączyła i byłoby już pozamiatane. Na szczęście się dalej nagrywa. Dobrze, nie ma co tu fikać za bardzo. Delikatnie to ustawi, bo zaraz znowu będzie jakaś ekwilibrystyka dobrze. Pamiętaj o sobie świetliste przypomnienie, czyli. No myślę, że tutaj to dotyczy tej energii odwróconej mocy, bo odwrócona moc to jest brak sił, prawda? Czyli chodzi tutaj o to, żeby zadbać o swoje zdrowie, o immunologię, żeby nie zapominać, że czasami jesteśmy po prostu ludźmi, że mamy emocje, że. Możemy się tu właśnie tak czuć, tacy targani tymi emocjami, i będziecie się tutaj uczyć, uczyć właśnie takich małych rzeczy, odwagi, takiej na co dzień, drobnych gestów. O, będziecie się uczyć, jak jesteście wyjątkowi i ważni, właśnie dla świata. Natomiast yy, co może być tutaj najtrudniejsze? Dostrzeżenie światła i radości w samym sobie. To przede wszystkim, to nie będzie łatwe. Natomiast yy, dlaczego tu jest to przypomnienie, świetliste przypomnienie? Dlatego, że yy, trzeba sobie przypomnieć dobre czasy i dobre dni. Właśnie dlatego, że nadchodzi tutaj pewien taki. No, nie chcę powiedzieć mrok, ale jednak pewien taki trud egzystencji jest tu pokazany i w odwróconej szóstce, i w, odwróco, i w tak w odwróconej mocy, nie? Um, powiedziane jest tak: najgorsze to są jakieś takie energie, o których chcemy zapomnieć, jakieś złe doświadczenia, jak zły sen. Masz takie zapewnienie, że właśnie tutaj, po pierwsze, ta świadomość, jesteś chroniony, masz ochronę przed yy, jakąś deprawacją tego świata. I jest powiedziane: przestań się dręczyć, przestań się dręczyć, dlatego że yy, zapomnieć się pewnych rzeczy nie da. Natomiast yy, można zrobić coś dla siebie, to znaczy poczuć się dobrze sam ze sobą. To jest tutaj najistotniejsze. To jest powiedziane, że w tych najbliższych trzech latach nadejdzie taki czas, w którym ty, jakby troszeczkę zajrzysz do przeszłości, tak jakbyś oglądał zdjęcia ze swojego dzieciństwa, jakbyś zaglądał w ten czas przeszły do rodziny, do przyjaciół, po to, żeby przypomnieć sobie o wszystkim, co było dobre. I co dało Ci oparcie? Te dobre chwile wrócą, tutaj jest powiedziane, te dobre chwile wrócą, yy, natomiast yy, kiedy? Dopiero wtedy, kiedy Ty zaczniesz dobrze się czuć sam ze sobą. I to będzie wielkie wyzwanie, ale też widzę, że yy, prawdopodobnie proces yy, będzie udany. Bo mamy tę świadomość, która powoduje, że, że my wiemy, 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 że mm, nasza odporność i umiejętność przetrwania tak naprawdę zależy od tego, jakimi jesteśmy ludźmi czyli mm, ile dajemy sobie wolności. Czy dajemy się ograniczać, czy też nie? I czy potrafimy właśnie te, z tych takich drobnych przyjemności życia codziennego uczynić wartość, wielką, wielką wartość? Będzie tutaj taka. Mm, Problematyczna energia albo zdrowia, albo właśnie energia takiego yy, wychodzenia yy, z destrukcyjnych, bardzo mocno kontrolujących yy, towarzystw, tak bym powiedziała. No tu, oczywiście, destrukcyjny może być. Yy, Zawsze destrukcyjne są relacje, tylko pytanie, które, nie? Czy biznesowe, czy osobiste? Generalnie tu są pokazane i jedne, i drugie. Boski plan na was. Doprowadzić was do celu, chronić wasze zdrowie i żebyście zauważyli, że. Mm, Żebyście zauważyli, że tutaj yy, najważniejsza w życiu jest yy, odwaga. Żeby wejść na nową ścieżkę, w ten sposób powiem, żeby wejść na jakąś nową ścieżkę, najważniejsza jest odwaga, bo szczęście sprzyja odważnym. Yy, problem został zarysowany z tą odwagą. Jakoś wykrzes wykrzesacie ją z siebie, ale to dlatego, że będzie już taka sytuacja podbramkowa, nie? Dobrze. Teraz co? Dwujeczki. Tu już za bardzo nie mogę fikać z tą kamerką, bo znowu mi się tu wszystko wywali. Przyjmowanie. Przyjmowanie. Wy tutaj macie taką energię. Ona mi się kojarzy z ciążą, z płodnością. Łańcuch DNA jest pokazany z przekazywaniem. Informacji, tu jest kod genetyczny, tu jest taka energia docenienia tego, co do mnie przychodzi, bo ja tu tymi ramionami pełnymi miłości przyjmuję te emocje, uczucia. Tu jest woda, tu mamy energetykę życia, energetykę wzrostu. Yy. Pewnej takiej twórczej kreacji, prawda? To jest energia, która rodzi i pytamy tylko, co zrodzi. Tu rzeczywiście może być przyjęcie na świat dziecka. Po prostu możecie się cieszyć no czym, no, macierzyństwem, ojcostwem. Może być tu bardzo, bardzo dosłownie. Albo jeszcze inaczej, jest taka. Nauka przyjmowania, czyli w gruncie rzeczy bezinteresownej miłości, bo jeżeli ja jestem gotowy, gotowa przyjąć do swojego życia mm, taką y, energię drugiej duszy, bo to jest taka energia pokrewieństwa pewnego. To, jeżeli ja jestem gotów do swojego życia przyjąć pewne takie pokrewne mi dusze, takie energie, które, z którymi chcę dzielić swoje emocje, pozytywne emocje oczywiście, to tak naprawdę kocham bezinteresownie. Bo tutaj też w tym przyjmowaniu jestem gotów, gotowa na co? Na podjęcie nowych wyzwań. Uwaga, to jest bardzo ważne. Niezależnie od tego, jak może być po drodze, też trudno. A może być. Natomiast jednak mamy tu właśnie taką energię bezinteresownej, jakby matki, która. No tutaj doszło do poczęcia. Jest ta energia płodna. I mamy tu siłę miłości, która po prostu jest zdolna do dokonania zmian. Czy to jest od razu poczucie szczęścia i spełnienia? Jeżeli tutaj z otwartymi ramionami coś przyjmujemy, to sądzę, że tak. To sądzę, że tak. Zobaczymy, jaki jest te, te cel tej przemiany. Yy, I. I jakie będzie najważniejsze doświadczenie, które was tutaj do tego doprowadzi. Ok, to sprawdźmy. Jaki jest cel tej przemiany? Najbliższe 3 lata dla Was dwójeczki. Cel tej przemiany to odwrócona wieża, czyli energia, która. Um, wyrywa Was z jakichś kolei, z, 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 z takiej jakiejś strefy komfortu, bo tu rzeczywiście przyjmujemy z dobrodziejstwem inwentarza tak naprawdę wszystko. Cel? Całkowita odmiana Waszego życia, całkowita przebudowa po prostu. Odwrócona wieża mówi, coś musi runąć, musi się Twoje życie przebudować i ta przebudowa będzie tutaj wymagała... Jakby zaczynania od zera praktycznie, nie, bo przyjmowanie właśnie mówi tak jak się tworzy ten zarodek w łonie. Nie było, a jest. Tak jakby tutaj wiele miało się zmienić, krótko mówiąc, runąć, ale w takim sensie, że wierzy odwróconej my tutaj Stawiamy jeszcze jakiś opór, bo wydaje nam się, że, yy, że może to co nowe, wcale nie będzie dla nas aż takie dobre. Ale jednak się okazuje, że tak. Yy, pewien oczywiście yy, to jest cel, tak? Cel tej odwróconej wieży. Zdecydowanie, żeby tutaj yy, wyrwać Was z jakiejś ruiny życia też. Żebyście wy um, za długo nie, nie tkwili w jakichś kolejinach, gdzie jest bardzo nierozwojowo, więc tu będzie przyjęcie czegoś nowego, świeżego, um, kreatywnego. Um, ponieważ jeżeli to jest cel, to znaczy, że jest tu wam pisane wychodzenie z energii. Um, Takiej bardzo de facto niekomfortowej. Różnie oczywiście tutaj może być. Czasami, jeżeli tutaj mamy jakąś taką trudną relację, jesteście z kimś w bardzo jakichś trudnych relacjach i chcecie z nich wyjść, to myślę, że będzie to możliwe. Bo odwrócona wieża potrafi rozniecić entuzjazm właśnie dlatego, że coś próbuje zburzyć. No niewygodne relacje, toksyczne, destrukcyjne. Po prostu, nie? Więc tutaj y, będziecie najprawdopodobniej musieli się po prostu uwolnić z jakichś takich starych struktur. Które, w których utkwiliście, no mogliście utknąć, nie wiem, w jakiejś pracy, w jakimś przyzwyczajeniu, bo tu mamy takie wyzwalanie się z kajdan, nie? Czyli no wszystko się zmienia, całe życie się zmienia. Przychodzi to nowe i zmienia się całe życie. Wszystko się zmienia. Dlaczego? No bo w odwróconej wieży. wieży no, wie, wie, wieża, wierzenia też może być, że po prostu te nasze nawyki przestarzałe się zmieniają. Tak jak dziecko się rodzi, no to musimy zmienić nawyki. Czyli co? Już nie pośpimy, tylko na żądanie karmić, nie wyspać się, nie? Co godzinę, co dwie, na przykład karmić. To jest metafora, bo tak naprawdę tu chodzi o to, że wy wychodzicie z jakichś przestarzałych nawyków. Taki jest tutaj cel tej przemiany rezygnacja z czegoś, co jest w życiu za trudne, coś, co czemu się przez ostatnie lata opieraliście, czyli na przykład mieliście na coś ochotę, ale był ten opór i się zachowywaliście jak jakiś taki niewolnik, to trzeba będzie po prostu pomyśleć o swojej wolności, uwalnianiu się z, właśnie z tych toksycznych relacji, czyli tutaj jest aktualizacja życia. Aktualizacja. Najprawdopodobniej obronną ręką tu z jakichś trudnych sytuacji też będziecie wychodzić, ale presja będzie. Czy to będzie komfortowe? I tak, i nie. Mamy w tej energii pewien taki dualizm, że to co piękne, również miłość, będzie się tu mieszała z taką energią, że coś przestarzałego wylatuje z hukiem. Czyli jest taka energia, która to nie jest, jakby wiecie, wasza zasługa. Ja mam wrażenie, że tutaj po prostu yy, będzie coś takiego przymuszającego was, ale cel taki jest. Cel jest tutaj taki, żeby yy, tak naprawdę przyjąć i zmierzyć się z konsekwencjami, z konsekwencjami yy, tej przebudowy. Przebudowy waszego życia. No, zobaczymy, co tutaj się będzie przebudowywało, bo tutaj może być wszystko, co się będzie przebudowywało. Król Mieczy, czyli mamy tutaj energię nawiązującą do pewnego takiego. Logicznego rozpoznawania emocji, to mniej będzie tych emocji, bo nawet przy tym, co tutaj to nowe się rodzi i piękne, to widać, że coś po drodze się wali i może być tu też zakłócanie takiego miru domowego poprzez rozstania źle dobranej pary, na przykład, która no zwyczajnie do siebie. Albo nie pasuje, albo no tu może być jakiś taki problem. Więc ta przebudowa oczywiście y może tutaj dotyczyć też właśnie takiej y relacji osobistej, gdzie y będzie trzeba skorzystać z tego specjalisty, bo tu jest ktoś taki, nie? A co tu jeszcze może być? Y Przebudowa partnerstwa w ogóle widzę i biznesowego i, i takiego intymnego. Ale ja nie widzę tutaj jakichś takich większych zagrożeń. Ta, ci, kto, z którym jest nie po drodze, to prawdopodobnie się rozstaną. Natomiast jest jeszcze też i dobra energia, że będzie tu jakieś takie partnerstwo bazujące na przyjaźni, czyli taka przebudowa związku. Z intymności do przyjaźni. Po prostu. Ale tu jest duża obawa. Wyprzyjmując właśnie coś nowego do swojego życia albo kogoś, bardzo będziecie się obawiać utraty swojej niezależności. I trzeba będzie tu coś zrozumieć, że z jednej strony mamy utratę niezależności, a z drugiej strony pewną taką wolność poprzez otwieranie serca na drugą osobę. Trzeba będzie to zrobić. To tutaj bardzo wyraźnie zostało pokazane: taka konieczność otwierania serca na drugą osobę. Będziecie się tego uczyć, przyjmować, uczyć się przyjmować miłość po prostu. I wcale to z jakiegoś powodu nie będzie łatwe. Zobaczymy takie najważniejsze wydarzenie zdarzenie, które Was tutaj, które się zamanifestuje w ciągu tych najbliższych trzech lat od dziś. Czwórka buław, no to budowa domu. No mówię, to jest ta przebudowa domu. A może też i faktycznie chodzić o to, że wraz z tym przyjmowaniem nowości, yy, tu mamy przebudowę po prostu chałupy nie i życia rodzinnego, tak? Bo tu dom, życie rodzinne yy, tu legnie w gruzach, tu się całkowicie przebudowuje. I mamy właśnie od namiętności do takiego partnerstwa opartego na przyjaźni, albo tam, gdzie były związki niekorzystne, no to już całkiem wtedy mamy rozwiązanie. Yy, i, najwa I najważniejsze zdarzenie to stabilizacja życia rodzinnego. Bardzo ładna energia, albo budowa domu, może być bardzo dobra energia, która mówi o nieruchomościach, wybudowaniu, przebudowaniu jakiejś chałupy. Albo więzi rodzinnych i rodziny, bo to jest ta energia, która czasami też mówi o tworzeniu związków, o tworzeniu związków nieformalnych, ale i tak mamy tu wspólny dom, wspólne miejsce zamieszkania i te więzi rodzinne są na przyzwoitym, fajnym poziomie. Bo czwórka była w pozycji prostej, jednak mówi o tym, że, że się kochamy, że się cenimy, że tutaj szanujemy się, bo tu mamy bezpieczeństwo. Mamy takie świętowanie ukończenia planów, czyli jeżeli na przykład teraz opóźnia się budowa domu albo macie w planach, dosłownie, bądź w przenośni, budowa rodziny, to ta karta oznacza satysfakcję. Ten dom będzie tutaj tętnił szczęściem, zapewni ci komfort psychiczny. Więc yy, fajna, fajna energia. Widać, że tu jest fajna energia, taka stabilizująca. Mówi generalnie o takim korzystnym yy, obrocie sytuacji. Po prostu, nie? Jeśli coś tu po drodze będzie nie domagało, to wszystko zakończy się szczęśliwie, i na tym poprzestajmy. Czytanie jest fajne w sumie. I trujeczki. A trójeczki tu mają skąpca. No i właśnie ten skąpiec to jest takie dochodzenie do miejsca, o którym wam już mówiłam na początku. Stabilizacji nie mniej jednak właśnie. Tu jest coś takiego obsesyjnego, bo zobaczcie, jak ta energia wygląda. Takie zamartwianie się może o te pieniądze, albo wciąż chcę więcej, wciąż jest mi. Yy, za mało, no może być i tak, ale też jest yy, pewien taki element, yy, yy, do, czegoś dobrego w tym wszystkim, bo czwórki mają to do siebie, że one się mało zmieniają, no tak jak ta zresztą tu, że tu wiesz, nie dołożysz, ale też nie ujmiesz, czyli jest mniej więcej stabilnie, a zatem. Jest to taka energia, która, owszem, ona nie jest jakaś innowacyjna. Nie będziecie w jakimś super rozwojowym miejscu za te trzy lata, nie? Ale gdzie będziecie? Będziecie na takim gruncie, powiedziałabym, dość bezpieczne pod warunkiem, że doszliście do, wszystk do tego wszystkiego, na przykład do majątku, czy no do, do tej swojej pozycji, powiedzmy, drogą uczciwą. To wtedy rzeczywiście. Jest takie zapewnienie, że ta sytuacja. Yy, ale ona i tak nie cieszy. Właśnie o to chodzi, że kurcze tu brakuje. Brakuje czegoś takiego, co by Was tu cieszyło. No bo nawet jak to jest bezpiecznie dla Was, to i tak jest coś takiego. Jakby jakaś taka niechęć do dzielenia się, nie? To nie musicie być wy oczywiście ten skąpiec, to może być ktoś w otoczeniu taka energia, która nie chce za bardzo się podzielić. To jest no to co dobre, to ja bym powiedziała taka mm, jakaś energia pragmatyzmu. Tu można coś kupić na przykład, może być do trzech lat zakup jakiegoś domu. Yy, energia dość stabilnej pracy, powiedzmy. Ale to jest pewien taki też minimalizm w tym wszystkim, tak jakbyście tutaj. A może po prostu nie będziecie mieli za dużych oczekiwań, bo tak powiedziałabym, za te trzy lata od dziś, to docelowo ja widzę takiego człowieka, który nie ma dużych oczekiwań. Że on się zadawala tym, co tu zgromadził, pilnuje tego, trzyma to w łapach. No, i ma taką właśnie przesadną ostrożność. Obawia się, że poniesie stratę, jest taki nieufny, podejrzliwy, nie? Generalnie już na wejściu jest taka rada, żeby... No to, żeby nie być zachłannym, to jedno. Żeby się w ogóle nadmiernie nie przywiązywać do materii, nie? Chytry dwa razy więcej traci. Znane takie powiedzenie, a z drugiej strony nie widzę tu zadowolenia. Mimo to, że mamy, specjalnie nie jesteśmy zadowoleni z tego, co mamy. No więc pytanie... Jaki jest sens tego, nie? No to zaraz zobaczymy, jaki jest sens tego. Co oznacza, że będziecie właśnie w tej energii takiej, no mimo wszystko pewnego niezadowolenia, chociaż wydaje się być to sytuacja bezpieczna. Czym będzie ta energia skąpca dla was, trójeczki? A będzie to dla was tym, czyli energią dziesiątki denarów. No proszę bardzo. No, proszę bardzo, no rzeczywiście. Mamy tu pewien majątek rodzinny, mamy tak, te, te, te zwane, tak zwane skarby rodowe, ziemia, nieruchomości. Jest jeszcze taka inna opcja, że tak będziecie składać te pieniądze, że uzbieracie i za te trzy lata tu macie jakiś dom, mieszkanie, kawał ziemi, działkę, coś takiego. Też jest to bardzo możliwe, bo to jest karta w pozycji prostej, jest dobra. I jest energią dobrą na finanse tu się czasami rzeczywiście to radełko odkłada odkłada po to żeby tutaj było nie w tej dziesiątce denarów na coś tutaj się uzbiera widać że jest to coś takiego z rozmachem bo mamy tu ale jest też taki pokazany ten element rodzinny bo dziesiątka denarów mówi też o tym że robimy coś rodzinnie tu jest firma rodzinna Tutaj jest taka energia pracy, takiej swojej niezależności życiowej, bo tu widzę takiego człowieka, który. Ale też jest cel tej przemiany w ciągu tych najbliższych trzech lat, żeby wpisać się w taki swój rytm i zawodowy, i finansowy, i rodzinny wpisać się w taki rytm, który. Rytm po prostu miłości, miłości do wszystkiego, co żyje. No, czyli tak, do ziemi, do zwierząt, to jest bałość o środowisko naturalne, to jest taka wspólnota, taka energia ziemskości, nie? Tego, co ziemskie, tego, co naturalne, żeby się tu z jakichś ograniczeń wyzwolić. Ciężko może być wyzwolić się z chęci posiadania, chomikowania bądź czegoś takiego, bo tutaj się tak chomikuje, może ktoś w rodzinie. A może cała sztafeta pokoleń, ktoś chomikował i, i teraz dalej tak chomikuje, chomikuje ta cała reszta, takie dziedziczenie, bo to jest często DNA, nie? Syn po ojcu na przykład chomikuje i to wtedy jest niefajna rzecz, bo też może przybrać taki wymiar chorobliwy. A miałam nawet takie czytanie niedawno. W każdym razie widzę tak, czy widzę jakieś niebezpieczeństwo, że na przykład pieniędzy zabraknie. No właśnie nie, nie widzę tego. Tu jest umacnianie życiowego dorobku, czyli to, co wy będziecie wypracowywać w ciągu tych, tych, tych najbliższych trzech lat, to ja tutaj widzę, że wy tu nawet możecie pomnożyć te pieniądze z 4 do 10 denarów. Także nie widzę tutaj jakiegoś niebezpieczeństwa, żebyście na przykład utracili dorobek życiowy, czy, jakaś tu by, czy tu by była jakaś degradacja. Nie, właśnie tego tutaj nie ma. Absolutnie wchodzi nam jeszcze do tego czytania ten aspekt albo korporacyjny, albo rodziny, albo może rolnictwa, ziemi, jakichś takich dóbr, który, na, którymi zarządza. Kilka pokoleń, czy cała rodzina, bo tu często są właśnie te firmy rodzinne, nie? To jeszcze to może być, i, i generalnie tu naprawdę nie wiem skąd miałoby, z czym miałoby być związane to skąpstwo. No, może po prostu z oszczędnością, żeby faktycznie tutaj przeznaczyć coś na nową inwestycję, bo tutaj inwestycje się udają. W dziesiątce denarów od razu mówię, że jakaś inwestycja może się udać. Jest to bardzo, bardzo prawdopodobne, więc jeżeli macie takie plany, yy, to myślę, że, że tak. Yy, gdzieś tu ważna jest w ogóle taka świadomość swoich korzeni energia taka, taka wspólnotowa, że wszyscy razem na coś tutaj muszą pracować i to się opłaci, nie? No, dobra energia, właśnie dla tych tych takich yy, gaziemi nieruchomości, yy, rolnictwa, takich rzeczy. Yy. Dobrze. Najważniejsze zdarzenie, jakie tu będzie miało miejsce dla was trójki w najbliższych trzech latach. Najważniejsze zdarzenie Odwrócona ósemka buław. Hmm. To zwykle jest taka energia, która mówi, nie wiem w co mam ręce włożyć, ale jednocześnie jest to czymś takim e, bardzo zmiennym, bo tu mamy takie okresy wycofania się i spokoju i przyspieszenia. Ale zwykle ta odwrócona ósemka. Była w krzyczy, niech ktoś zatrzyma ten pociąg. Ja wysiadam, bo nie nadążam z czymś. Z tym, że to jest taka energia, właśnie niekontrolowana, pełna niespodzianek. I raz jest więcej tego dynamizmu, a raz więcej, tak jak jest zmienność cykli naturalnych w przyrodzie. Wiosna, lato, jesień, zima, nie? W rolnictwie. No i powiedzmy, że jesień, zima to już jest mniejsza ta aktywność, tak upraszczając, a wiosna, lato większa. Mówię bardzo upraszczając, bo tu pewnie też będzie różnie. I ta energia jest czymś podobnym. Taka duża, duża zmienność w tej aktywności. Co może zagrażać tutaj związkom stałym? Od razu mówię. Jakieś takie przelotne romanse. Uważać, proszę, na to. Bo może się coś tutaj przyczłapać. Tak zwany obiekt niepożądany i po prostu nie warto. Po pierwsze, ta energia nie da wam satysfakcji i dość szybko się może skończyć. Gdzieś też jest tutaj taka możliwość. Co tutaj może być? Przy czym to, jako ważne wydarzenie, może zachwiać takim poczuciem bezpieczeństwa rodziny i małżeństwa, nie? Więc po prostu wspominam o tym, żeby tu. No. Właśnie. Wiedzieć komu ufać, komu nie, nie popełniać jakichś głupot. Bo to niestety tak wygląda. Niezbyt rozsądnie. Co jeszcze? Może być właśnie taki, jakiś dużo takiego ruchu, jakichś wyjazdów służbowych, yy, ale tego jest naprawdę czasami za dużo. Są takie momenty, kiedy faktycznie mamy dość, takie nasycone okresy, nie? Z tymi relacjami to tutaj właśnie uważać, bo może być taki nieprawowity związek, jakiś taki namiętny poza domem, rodziną, czyli. Wiadomo, że to wtedy w sprawach jakichś takich ukrywanych, takie romansowanie. No i tutaj jeszcze z innych takich kwestii. Nagły wyjazd tutaj może być nagły wyjazd gdzieś za granicę takie jakby zmuszenie do tego nagłego wyjazdu i jeszcze tutaj y jest jakaś taka zmiana w tym środowisku pracy, która de facto nie jest niczym negatywnym, ale mimo to wy uznacie, że to nie do końca wam pasuje, nie do końca jest wam na rękę. Dlaczego? Bo tylko przez ten przymus, albo aż, że będziecie zmuszeni do podjęcia jakichś natychmiastowych decyzji w kwestiach finansowych. Będziecie musieli to zrobić i to będzie takie nieprzewidywalne, takie intensywne, takie stresujące, ale generalnie w efekcie końcowym powinno wyjść na dobre, no bo mamy tę dziesiątkę, nie? Dobra. Najbliższe trzy lata od dziś. Czy osiągniecie, czy zrealizujecie zamierzone cele? Czy osiągniecie zamierzone cele? Odwróceni kochankowie. Częściowo. To jest 50-50. Pół na pół. To znaczy od razu mówię, że jeżeli chodziłoby znowu o jakieś trójkąty, romanse, to uciekać. Gdzie pieprz rośnie? No to cały czas mi niedobrze wygląda. Jakieś fatalne zauroczenia, trójkąciki, takie tam to, 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 to. To jest jakiś y, 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 dramat, <laughs> natomiast y, wszystko inne to tak. Y, to, co właśnie było związane z, tam z domem, z inwestycją, z pieniędzmi, to tak. Natomiast wszystkie cele, no wszystkich celów to nie osiągniecie, bo tu odwróceni kochankowie mówią, że tu wiele zależy od tak zwanej pracy zespołowej. Tu mamy takie y, na no, zawsze pół na pół, 50 na 50, bo, bo jest ta druga strona, z którą się tu trzeba liczyć. Jakieś tarcia prawdopodobnie będą, bo tak będą tarcia, będą, będą tarcia relacyjne, tarcia właśnie tutaj z tą drugą połówką. Widać, że, 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 tak, to, że tak to będzie tutaj, bardzo, będzie jakiś konflikt, nie? Może konflikt z no de facto no z tymi, z kochankiem albo, albo z bliźniętami, albo po prostu w tym biznesie, w tej pracy zespołowej, gdzie no, musimy brać pod uwagę. Zdanie i możliwości grupy, innej osoby bądź osób, no są te tarcia, będą to tar te tarcia i ze względu właśnie na jakąś rozbieżność interesów, no wszystkiego się tutaj nie uda uzyskać, bo to zdecydowanie jest y, taka energia, wy próby wypośrodkowania, próby wypośrodkowania, czyli może pytanie zostało źle zadane, nie czy wszystkie cele uda się zrealizować, tylko w jakim stopniu uda się zrealizować, w jakim procencie, nie? Tak by tu było zręczniej, bo, bo mamy tu um, <laughs> taką energię, po prostu jakieś opóźnień w pewnych kwestiach. No wiecie, na pewno nie wszystko, bo tu właśnie są jakieś przesunięcie terminów, jakieś opóźnienia. Ludzie się do końca nie dogadują, bo jest właśnie taki jakiś przymus do, yy, współpracy. A tych dwoje partnerów czy wspólników nie jest dopasowanych. W ogóle uważać, nie? Co nagle to pod diable, żeby tu za szybko jakieś w ogóle decyzji nie podejmować biznesowych i innych. Tu po prostu musimy się nieco dłużej zastanawiać, aczkolwiek będzie jakiś przymus szybkiego działania. Tylko tu trzeba uważać, nie? Uważać, bo mamy jakieś dwoje niedopasowanych ludzi. W efekcie, właśnie to, że się nie wszystko uda, to, to dlatego, że nie mamy tutaj dobrej współpracy, i jest jakiś konflikt. I tyle. I widać tutaj właśnie jakaś taka próba separowania kochanków czy kochanka, w takie pęknięcie, które może być wynikiem po prostu manipulacji, dlatego mówiłam, że no, moi drodzy, jeżeli będziecie wchodzili w jakieś takie zauroczenia poza małżeńskie, to miejcie świadomość, że tu nastąpi jakieś odrzucenie, nie? Z waszej strony albo z tej drugiej, to już trudno powiedzieć, ale najprawdopodobniej będzie jakieś wycofanie się. I podobnie jest w biznesie. Dlaczego nie wszystko się udaje? Dlatego, że tu może być w ogóle albo rozwiązanie spółki biznesowej, albo ta, ta druga osoba z czegoś się wycofa. Wspólnik biznesowy. Wycofa się z jakiegoś wspólnego przedsięwzięcia, które nie dojdzie do skutku, nie? No, po prostu. Także wszystko to nie, ale jakaś część z całą pewnością tak. Dobrze kochani, to wszystko. Myślę, że tyle na razie wystarczy. Od czasu do czasu jakieś tam jeszcze updateciki będą robione. Na razie przyjęłam taki horyzont czasowy. Za lat trzy od dziś najważniejsze energie, ale pewnie jeszcze będą jakieś tematyczne czytania na biznes, na miłości, na jakieś projekty duchowe właśnie a propos świadomości, tak jak miał jedynki. Więc tam się uzbiera nam troszkę tych energii i sobie wtedy z tych puzli złożycie cały obrazek. Wszystkiego dobrego, kochani. Pozdrawiam Was serdecznie. Proszę, tak jak zawsze, o komentarze, subskrypcję i lajki albo disjaki, o ile się tutaj Wam czytanko nie podobało. Także. No, cóż mogę powiedzieć na koniec, że dość poważne przemiany i teraz, gdyby tak. I nie, nie, nie jestem w stanie tutaj stwierdzić. Która z tych, z, tych, z tych energii, czy dla jedynek, dwójek, czy trójek, jest jakąś taką przemianą najgłębszą, czy najbardziej bolesną? W każdej tutaj są plusy i minusy, zdecydowanie. W każdej. No, jedynie co? Może ta druga, ta środkowa, wygląda najbardziej obiecująco, bo zakończona piękną, Czwórką buław, nie? Wszystkiego dobrego, papa. Pa.